Hello! Witam Was w kolejnej części MetaHumana. Miałem już tego nie wrzucać, ale nie mogę się opanować, więc wrzucam tym razem Substance Paintera i pokażę jak z niego skorzystać. Mamy tutaj MetaHumana, trochę zmodyfikowaną moją postać. Możecie ją zaimportować, znaczy swoją możecie sobie zaimportować i zmodyfikować tak jak ja to zrobiłem. Jeżeli zobaczycie na viewporcie, no nie przypomina mnie aż tak, bo to nie jest mój styl. Nie tyle ubioru, co kolorystyki, włosy też, w sumie nie ten kolor, nie ta długość. Zacznijmy od tego, że chcę wyeksportować twarz, bo w MetaHumanie ciało składa się z ciała, gdzie są kostki i dłonie, ręce, tułów, nogi oraz głowa. Głowa jest oddzielnym elementem 3D, który ma swoje oddzielne animacje i tego typu rzeczy, zresztą widzieliście ostatnio. Znajdźmy ten model i wyeksportujmy go. Każdy element, praktycznie każdy element, może nie skrypt, ale takie elementy jak tekstury, jak modele można wyeksportować. I właśnie skorzystam z twarzy, z głowy Metahumana, aby ją delikatnie zmodyfikować. Eksportuję to jako plik FBX. Oznaczam większość rzeczy, bo nie są potrzebne. Wersja FBX można zmienić, ale im... Ja dowolna w sumie. Teraz są wersje 2020, 2013 na pewno jest zgodna, bo każda wersja jest zgodna z tą y, wcześniejszą. Okej, okay. i to nie wszystko, bo wyeksploatuję też albedo, czyli teksturę twarzy, jako kolor, czyli kolor skóry, i inne elementy, które się tam znajdują. Muszę na przykład, język też się znajduje. Wyeksploatuję to jako png. Bardzo dobrze. Zapisuję. Oczywiście to jest jedna z tekstur, ponieważ jest więcej tych tekstur one są blendowane, czyli mieszane są podczas działania, więc i inne. Podczas działania, podczas animowania głowy, na przykład jest spokojna twarz, ok, jest taka lekko zaczerwieniona, to jest podczas mówienia, lub po prostu to jest, to jest disgust, czyli coś nie jest fajnego, no i jest zmarszczone czoło, no bo czasem się męczy. Wiadomo, mi akurat się męczy inaczej, ale. Ale akceptuję to, jakby było moje. Okej, okay. do tego dodajemy też normalki. Dlaczego normalki? No bo to jest też trójwymiar. Czyli to marszczenie nie jest po prostu tylko przyciemnieniem skóry, ale też działa w jakiś sposób. Oczywiście nie będę w tym przypadku modyfikował normalek, ale lepiej będą wyglądać. Teraz zastosuję Maję. Zawsze korzystam z 3ds Maxa, ale Maja jest jak najbardziej... Przystosowana pod modele, które są w Unreal Engine, bo głównie najczęściej one są robione w MAI i przerzucane do silnika, dlatego polecam w tym przypadku skorzystać z MAI. No cóż teraz, otwieram model, tylko model FBX, nic więcej nie potrzebuje, tekstury będą wykorzystane później, teraz model FBX importuję tak jak jest, bez zmian wszystkiego. I jak zobaczymy, to oczywiście on jest w dużym przybliżeniu. Jeżeli oddalimy, zobaczymy, że mam mnóstwo kości. Kości, które odpowiadają za ruch, oddech, na przykład ciała, ale też za mimikę. Są tutaj, ale są mi niepotrzebne. Nie będę tego modelu im eksportował czy importował z, z powrotem do silnika. Nie będę importował tylko tekstury, dlatego mogę go dowolnie zmodyfikować. To jest obiekt, który posiada kilka elementów, a mi potrzebna tylko ogólna mm, głowa, twarz bardziej. Więc um, zaznaczę. Głowę I poprzez odwrotność zaznaczenia znajdę te elementy, które mi są niepotrzebne. Czyni Inverse i mogę je przesunąć, abyście zobaczyli co do takiego. Tak naprawdę, coś to, co teraz wyrzucę, to się tak naprawdę pojawiało w, na przykład w Assassin's Creed Unity od razu po premierze. Człowiek nie miał głowy, a miał oczy i zęby. No tutaj akurat nie potrzebuję ani oczu i zębów. Twarz jest zamknięta, więc. Środka nie widać, oczy mogę zignorować, trochę jak po się rzymskiego boga, ale mniejsza o to. Eksportuję zaznaczone. Mogę nadpisać to co było wcześniej, bo zmieniłem model, a ten model jest tylko potrzebny do substansa, więc kości i niektóre elementy, takie jak rzęsy, są zupełnie mi niepotrzebne. Eksportuję to w taki sposób. OK. Przejdźmy do Substance Paintera, bo tu się y, cała magia zadzieje. Zacznijmy od tego, że zaimportujemy nasz model. Model czyli FBX, nie PNG tekstury. Na razie zacznijmy od powiedzmy nowego. Znajdźmy sobie nowy, nową sesję i nowy, nowy obiekt, czyli twarz. Jeżeli ją otworzymy, oczywiście możemy tutaj zmienić jakieś parametry, ale nie trzeba. Powiedzmy, że jest tak, auto-unwrap nie, bo unwrap już był, dopasowanie tekstury już jest. No i widzimy, mamy po lewej stronie twarz trójwymiarową, po prawej stronie mamy teksturę, czyli spłaszczoną twarz, na której możemy malować albo na modelu 3D, albo na teksturze. Oczywiście tekstury nie można obrócić, ale model tak. Dodajmy też tekstury, czyli w tym przypadku to będzie wszystkie twarze albedo i wszystkie twarze w formacie normal map, czyli wektorów normalnych ustawmy to też jako teksturę, żeby on wiedział o co chodzi, co to jest co to za rodzaj my wrzucamy no i możemy też wybrać do czego ma importować, czy do aktualnej sesji czy może do projektu, który jest Antalted, bo nie jest zapisany czy w ogóle gdzie indziej, no ja sobie to do, do, do aktualnej sesji wrzucę, ok jak, w tek, jak kojarzycie mnie z tej photoshopa, możemy tutaj tworzyć warstwy i ta warstwy to jest największa moc tego programu przy okazji studenci USIA mogą mając y, maila USIowskiego, czyli moi studenci, ściągnąć ten program i korzystać z niego za darmo, jako wersję edukacyjną. Tak samo ja robię na mojej nauczycielskim mailu. Jak ktoś ma problem może do mnie napisać. OK, y, wygląda to tak. Dodałem y, color do tekst do warstwy, która jest na spodzie, bo będę malował na tej warstwie layer 1, natomiast fill layer 1, czyli ta pod spodem, będzie wyświetlać tak niedoskonałości skrój, które sobie MetaHuman wymyślił, jak i kolor mojej twarzy, no i walki tego typu rzeczy. Okej, okay. możemy malować na dwa sposoby. Możemy malować na twarzy, możemy malować na teksturze po prawej. Na twarzy jest to tyle wygodniej, że to jest trójmiarowe. Ja powiedzmy zrobię kolesia, który jest gotowy na mecz. O, widzicie, teraz maluję na teksturze, a mimo wszystko pojawia się to na obu elementach. Czasem na teksturze jest łatwiej, czasem na modelu. Na przykład tam, gdzie są szwy, model łatwiej się maluje na, na modelowanie na teksturze. Teraz możemy zmienić też rodzaj pędzla, żeby tutaj na przykład obniżyć morale przeciwników. Nie wiem, czy to jakiś taki Sanchez, nie wiem, czy to obniży morale Przeciwników, ale to. Ja połowałem twarz na, zupełnie na biało, bo żeby był bledszy. Oczywiście zostawiłem tam z na czole, bo jak się mężczy, to ta farba może odchodzić. Bo jest słaba, nie? Żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czy wygląda dobrze tutaj na twarzy? OK, wygląda jako taka. ale zobaczmy, jak to wygląda w silniku. Dlatego zaznaczam, tekstuję, którą chcę wyeksportować, i wyrenderuję obiekt w silniku, bo licencja MetaHuman pozwala renderować postać tylko i wyłącznie w silniku, tego, aby nie naruszać żadnych licencji, a też wygląda to dobrze wyrenderowane w Unreal Engine, no to zobaczymy jak podmieniając tą teksturę będzie wyglądał koleś. Jak widzicie tutaj jest tekstura nazywa się trochę inaczej. Można zmienić nazwę, ale powiedzmy, że zamienię tą właśnie teksturę na tą moją nową białą. W jaki sposób to zrobić? To jest ta tekstura, ale podmalowana wygląda inaczej, czyli jest tutaj. Podmienię ją. W jaki sposób? Można przeciągnąć i zamienić ścieżki, ale łatwiej, jeżeli nie chcemy tej tekstury akurat używać, wejdźmy do niej do środka, klikając dwukrotnie albo prawym Edit i zacznijmy od tego, że podmienimy jej źródło. Ona gdzieś była dodawana w piku, w sumie importowana z MetaHumana przeze mnie, ale jakoś była tam. Tych ustawieniach już dodana. Ja tutaj zmienię ścieżkę do tej tekstury, ale oczywiście tutaj, mimo że ścieżkę zamieniłem, ona dalej jest taka jaka była. Dlatego trzeba reimportować, aby ponownie skorzystać ze źródła innego i wrzucić ją tutaj. Nic więcej nie trzeba, ona została podmieniona teraz. I teraz mogę zobaczyć, jak wygląda koleś z białą twarzą i zielonymi włosami. Może już wiecie, kto to taki. Jeżeli zmodyfikuję trochę bardziej tą teksturę, dodam czerni i czerwieni, możecie zobaczyć, że ostatecznie model wygląda właśnie tak. O, nie zauważyłem was! Cześć! Jestem wirtualnym awatarem Kolesia, który prowadzi ten kanał! To wszystko, mam nadzieję, że ostatni odcinek Zmrota Humana, ale kto wie, zobaczymy jak się historia rozwinie.